Mimo że serial słynął z zaskakujących zwrotów akcji, wiele z nich naprawdę było trudno przewidzieć. Witajcie w Watchmojo Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 największych zwrotów akcji w Grze o Tron. Każdego tygodnia publikujemy nowe filmy. Zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Przyjrzymy się 10 najbardziej zaskakującym zwrotom akcji z całego serialu Gra o Tron. Jak można się domyślić, będzie tu sporo istotnych kwestii fabularnych, więc uważajcie na spoilery. Numer 10. Peter zdradza Neda. Wygrywasz albo giniesz. Zdrada Neda przez Petera to jeden z najważniejszych momentów serialu, nie tylko pod względem fabuły, ale także wybrzmienia. Do tego czasu wierzyliśmy, że Nedowi uda się zdetronizować Joffreya. King Joffrey and the Queen Regent request your presence in the throne room. King Joffrey? King Robert is gone. The gods give him rest. I wszystko wskazywało, że tak się stanie. Dramatyczny impas, obecność Straży Miejskiej i zapieczętowany list Roberta. I nagle wszystko się wali, a Peter przykłada nóż do gardła Neda. I did warn you not to trust me. Szokujący zwrot, ale bardzo realistyczny. Peter wspomina nawet o swoim wcześniejszym ostrzeżeniu. But Baelish, perhaps I was wrong to distrust you. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. Może i powinniśmy to przewidzieć, ale nie spodziewaliśmy się tego. Wszyscy myśleliśmy, że to ten dobry będzie górą. Ta scena udowodniła, że honor nie ma znaczenia i nauczyła nas podejścia do Gry o Tron. Numer 9, ale ja wiem, wierny przysiędze. Śmierć Joffreya to moment naraz dramatyczny, szokujący i satysfakcjonujący. Po pierwsze, nikt się nie spodziewał, że może nastąpić. Joffrey po prostu pił na swoim weselu, a następnie leżał już martwy w ramionach matki. Winą natychmiast obarczono Tyriona, ale sekret nie utrzymał się długo. Dwa odcinki później Olenna poraziła widzów, ujawniając Margaery, że Tyrion jest niewinny. You don't think I'd let you marry that beast, do you? What? I don't understand you. Don't you worry yourself about all that. I że to ona otruła Joffreya. A żeby wszystko było jeszcze mocniejsze i okrutniejsze, Olenna mówi Jaime'emu w sezonie 7, kto za tym stoi. Śmierć Joffreya była jednym z najbardziej szokujących momentów w serialu, a ujawnienie, że stoi za tym Olenna Tyrell, nie było mniej zaskakujące. Tell Cersei. I wanted to know it was me. Numer 8. Jon zabija Daenerys. Żelazny tron. When I was a girl, my brother told me it was made with 1000 swords from Aegon's fallen enemies. Historia Daenerys zaczyna się i kończy tragicznie. Niektórzy fani uważali, że pomimo wszystkich zapowiedzi mówiących o szalonej królowej, ten zwrot akcji miał charakter antykulminacyjny. In rapa tolvi ovi ogni non tiraderat. Tolvri opregelat. Jednak ciężko zaprzeczyć, że moment, gdy Jon zanurza w niej sztylet, jest mimo wszystko szokujący. Słysząc radę Tyriona, Jon ostatecznie zdaje sobie sprawę, że Daenerys stanowi zagrożenie nie tylko dla niego i jego rodziny, ale także dla całego Westeros, od lordów do zwykłych ludzi. Tak samo tragicznej, jak i szokującej chwili Jon kładzie kres tyranii Matki Smoków raz na zawsze. You are my queen. Now and always. Numer 7. Sansa i Arya zabijają Littlefingera. Smok i Wilk. Przez 7 sezonów Littlefinger był jednym z najbystrzejszych i najbardziej politycznych bohaterów serialu. Nie ma co mówić o jego lojalności, sami pamiętamy do czego był zdolny, ale wszystkie jego intrygi skończyły się przy dwóch siostrach w Winterfell. Po tym jak Littlefinger próbuje obrócić Sansę przeciwko Arii, może się wydawać, że młodszą czeka surowa kara. Are you sure you want to do this? Dziewczyny miały jednak własny plan, a Sansa zaskakująco zwraca się do Littlefingera, oskarżając go o morderstwo i zdradę. How do you answer these charges? Lord Baelish. Scena z pewnością satysfakcjonująca, ale tym, co czyni ją jeszcze lepszą, jest widok Littlefingera płaczącego i błagającego przed sądem. Córki Nedda Starka w końcu pomściły śmierć ojca i było to całkowicie nieprzewidywalne. Numer 6. Śmierć Oberyna. Góra i żmija. A wszystko mogło skończyć się dobrze. Oberyn zabije górę i pomści swoją rodzinę, a Tyrion zostanie uznany za niewinnego śmierci Joffreya. Oczywiście Gra o Tron nie przyzwyczaja do dobrych zakończeń. Co było zaskakujące, to momenty, gdy Oberyn górował nad górą.
Niestety szybko się zapędza. Gdy Oberyn próbuje wydusić prawdę o śmierci siostry, Góra łapie go, wydłubuje oczy i miażdży jego głową jak melon. W związku z tym Oberyn nie pomści swojej rodziny, a Tyrion zostanie skazany na śmierć. Tak powinno się opowiadać historię. Wynik był nieprzewidywalny, ale jak najbardziej zrozumiały. Jest szokująca śmierć, zawieszenie akcji i ogromna zmiana w obranym kierunku fabuły. Numer 5. Hold the door. Drzwi. Myśleliśmy, że Hodor powtarza swoje imię, bo po prostu nie potrafi powiedzieć nic więcej. Piąty odcinek szóstego sezonu wyjaśnił nam, o co tak naprawdę chodzi. W trakcie ucieczki z jaskini Trójokiej Wrony Mira prosi Hodora, aby ten przytrzymał drzwi, tym samym spowalniając pędzących za nimi nieumarłych. Wtedy Bran niechcący łączy przeszłość i teraźniejszość. To sprawia, że młody Wylis dostaje ataku. Gdy to się dzieje, Wylis widzi swoją przyszłość i krzyczy Hold the door tak długo i niewyraźnie, aż będziemy słyszeć Hodor. Gra o Tron nie zawsze była emocjonalna, ale ta scena wycisnęła łzy z oczu niejedynemu widzowi. Hodor! 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 Numer 4. Zabójstwo Jona Snowa. Miłosierdzie matki. To kolejny przykład tragicznych, ale całkiem realnych konsekwencji, jakie ponoszą nasi bohaterowie. Wiemy, że Jon chce jak najlepiej, jednak wpuszczenie wolnych ludzi do Siedmiu Królestw to nadal zdrada wobec Nocnej Straży. Członkowie Nocnej Straży uznają Jona za zdrajcę, dźgają go kolejno nożem i powtarzają, że robią to w imię Straży. Miażdżący moment i szokujący zwrot akcji, ale też taki, który należało zrozumieć. Wiadomym było, że Jon musi ponieść konsekwencje. Po prostu nie chcieliśmy w to wierzyć. For the watch. Jedna z najpopularniejszych śmierci w serialu. To największe zawieszenie akcji, bo co będzie dalej? Tego nie wiedzieli nawet czytelnicy sagi Martina. Numer 3. Jon Snow to Aegon Targaryen. Wichry zimy. Teoria R plus L równa się J była jedną z najpopularniejszych teorii fanowskich Pieśni Lodu i Ognia. Fani snuli teorie na ten temat od wielu lat i ta wcześniej wspomniana okazała się trafna. Prawda zostaje ujawniona w finale szóstego sezonu, kiedy Bran widzi Neda w Wieży Radości. Dowiadujemy się, że Jon jest synem Lyanny Stark i Rhaegara Targaryena, a Ned wychował go jako swojego bękarta. Ten zwrot akcji robił wrażenie nie tylko z powodu poparcia jednej z teorii, ale też skierował serial w zupełnie nowym kierunku. Po ujawnieniu prawdziwego pochodzenia Jona, Gra o Tron i jej postacie nigdy nie były takie same. I've never begged for anything. But I'm begging you. Don't do this. Please. Numer 2. Egzekucja Neda. Belor. Jeśli chodzi o całokształt serialu, mało która scena jest tak ważna jak egzekucja Neda. Belor! Nawet niektórzy z tych, którzy nie oglądali serialu, słyszeli o śmierci Neda Starka. Jeśli zdrada Petera nauczyła nas, jak podchodzić do Gry o Tron, to scena egzekucji Neda pokaże nam, że nie powinniśmy przywiązywać się do bohaterów. Sir Ilyn, bring me his head. Dotarło do nas, że Ned został skazany, jednak wciąż mieliśmy nadzieję, że ktoś lub coś zainterweniuje, nim będzie za późno. Niestety, Ned traci głowę, a serial zarówno głównego bohatera, jak i jednego z niewielu ludzi honoru. Po śmierci Neda, Gra o Tron okazała się serialem, którego twórcy nie boją się podejmować trudnych decyzji. Numer 1. Krwawe gody. Deszcze Castamere. Oczywiście, że krwawe gody, bo jak mogło być inaczej? Rzeź Starków jest niewątpliwie decydującym momentem w całym serialu. To scena, w której znajdziemy wszystko, co sprawia, że serial jest tak nieprzewidywalny. Run! Tragiczna, ale realistyczna kulminacja różnych historii. Można powiedzieć, że w tej scenie dobro i heroizm umierają na naszych oczach. Jest traumatyczna, ciężka i nieoczekiwana.
scena okazała się na tyle zaskakująca, że powstało po niej mnóstwo filmów z reakcjami. Wiele z nich stało się viralami w różnych krajach. Gra o Tron nigdy nie była taka sama po krwawych godach, zarówno pod względem historii, jak i popularności. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.